Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jurku, tak jak zapowiedzieliśmy widzom, w tym odcinku mamy porozmawiać o trudnych czasach. Mówili, że takie czasy niewątpliwie nadejdą, ale że nie mamy się ich bać. Ale wręcz odwrotnie, powinniśmy się do nich przygotować. Stąd moje pytanie, co powinniśmy w pierwszym rzędzie, w pierwszej kolejności zrobić? Przede wszystkim powinniśmy się z ufnością zwrócić do Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest jedynym naszym ratownikiem, czyli Zbawicielem. Jezus jest niejako jak Mojżesz, który wyprowadzał Izraelitów z niewoli i przeprowadził ich przez wszystkie niebezpieczeństwa związane z życiem na pustyni. Wyprowadził ich z opresyjnej sytuacji, gdzie zagrożone było ich życie, zdrowie. Cały Egipt został dotknięty karami, poszczególnymi plagami, poprzez które Bóg skompromitował, poprzez te poszczególne plagi, Bóg nie tyle karał Egipcjan, ale przede wszystkim skompromitował wszystkie główne bóstwa Egiptu, czyli fałszywych bogów. I zwrócił uwagę na siebie, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Zresztą Egipcjanie doskonale zrozumieli tą religię, bo kiedy utracili w wyniku pościgu Izraelitów na pustyni swoje wojsko i swojego faraona, zrozumieli i dokładnie przyjęli, wtedy zaczęli oddawać cześć Bogu Jahwe, którego wyznawali Izraelici. Tak, no ale takie informacje to w takim zwykłym podręczniku historii to się nie przeczyta raczej. No, szkoda. To gdzie to przeczytałeś? Skąd masz takie informacje? Bo tego się publicznie tak nie mówi. No między innymi są książki dr Aleksander Pala, który zajmuje się wyciąganiem wniosku z odkryć archeologicznych. Rzeczywiście informacji o tym nie ma nawet w kronikach egipskich, natomiast wykopaliska archeologiczne to potwierdziły, ale nie dzisiaj o tym. Właśnie. Jezus Chrystus jest dzisiaj naszym współczesnym Mojżeszem, można powiedzieć doskonałym Mojżeszem, bo tamten był tylko jakby prototypem, zapowiedzią Zbawiciela, Wybawiciela ludu Bożego. Trzeba po prostu przyjść do Niego z ufnością. I że przez trudne czasy możemy z Jezusem przejść, tak? Tak, więc trzeba Mu powierzyć, zawierzyć Mu, powierzyć Mu swoje życie i prosić, żeby nas sprowadził. I On rzeczywiście będzie to robił poprzez swojego Ducha, którego nam udzieli. Będzie nam pokazywał, jak przejść meandra czasów i okoliczności, w których niebawem możemy się znaleźć. Zresztą po części już w nich żyjemy. W takim razie na co w następnej kolejności należałoby zwrócić uwagę? Do czego się przygotowywać? Drugą istotną rzeczą jest inwestycja w ludzi, osoby, potencjał ludzki. Więc dobrze jest inwestować w relacje trwałe, w relacje sprawdzone, osoby, które są godne zaufania, osoby, na które możemy liczyć, przyjaciół, ale takich, których poznaliśmy w biedzie. Czyli w których sytuacjach już? Po to, żebyśmy mogli tworzyć, wzajemnie wspierać się, kiedy nastaną trudne czasy, czasy kryzysu, jakkolwiek byśmy to nazwali. Tak. Więc dobrze tworzyć takie grupy wsparcia. Wspólnota Kościoła może być taką grupą. Ale myślę, że należy tak samo się popatrzeć dookoła, tak? Na sąsiadów. Może należy zawrzeć bliższą znajomość z bliższymi naszymi sąsiadami, tak? Tak. Ważne są te osoby, które są w pobliżu, prawda? Co z tego, że mam przyjaciół 200 km dalej, tak? Tak, no tutaj owszem, to ma jakieś znaczenie, jednak muszą to być osoby godne zaufania. Ponieważ w trudnych warunkach osoby, do których są niesprawdzone, nie mamy zaufania, może to być ryzykowne. Dobrze. No to powiedziałeś takie rzeczy, jak, czyli zawierzyć Jezusowi, inwestować w relacje międzyludzkie, a tak praktycznie, to co w takim razie możemy robić? Praktycznie konkretnie. Najlepiej byłoby wrócić do stylu, sposobu i umiejętności życia naszych dziadków.
sprzed kilkudziesięciu lat, najlepiej sprzed II wojny światowej. Ponieważ oni w dużej mierze, społeczeństwo polskie w dużej mierze funkcjonowało na wsi i tam posiadało umiejętności praktycznego, bardzo prostego, skromnego funkcjonowania na co dzień. Myśmy to nawet swego czasu sprawdzili, zresztą sami po części żyjemy już w tej chwili w takich warunkach, przynajmniej od 10 lat, kiedy zostaliśmy zmuszeni zdrowotnie do zastosowania takiej diety warzywnej, oczyszczającej. Okazało się, że tak naprawdę do przetrwania, do przeżycia niewiele potrzeba. Więc prosty styl życia, skromny. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy poprzestawali na tym, co konieczne. Na tym, co konieczne. Warto to wziąć pod uwagę w społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym ostatnich latach żeśmy funkcjonowali. Czas wrócić do prostoty, do skromnego funkcjonowania. Paweł pisze tak o tym w liście, podając przykład samego siebie. Paweł Apostoł pisze, list do Filipian na przykład, 4 rozdział, wiersze od 11 do 13. Nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność. Znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. A więc myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby być zaprawionym do życia w różnych warunkach, czasami również w niedostatku. To bardzo jest otrzeźwiające i pomaga nam zachować taką zdrową kondycję. Również służy naszemu zdrowiu, jakby nie było. Się przejadamy. Dobrze, ale powiedziałeś, że powinniśmy wrócić do stylu życia naszych dziadków, powiedzmy rodziców, dziadków, ale konkretnie, pod jakieś przykłady, bo może ktoś sobie nawet nie wyobraża, co to znaczy. Co masz na myśli, kiedy to mówisz? To znaczy co na przykład? Społeczeństwo nasze, które większość z nas pochodzi ze wsi, nasze rodziny, kiedyś na wsi każdy dom miał dostęp do wody, czyli po prostu studnię, własną studnię. Rozumiem, że nie wszyscy mogą zamieszkać na wsi i mieć własną studnię, ale warto to mieć na uwadze. Drugą rzeczą istotną jest niezależność energetyczna. W pełni zapewne jest ona niemożliwa, ale przynajmniej należałoby mieć alternatywne źródła energii. Trzecią rzeczą, o której warto by pomyśleć, to niezależna łączność, bo mogą zaistnieć sytuacje, że korzystanie z tych środków łączności, które mamy, będzie utrudnione albo niemożliwe, albo niebezpieczne. Więc dobrze pomyśleć, jakie moglibyśmy posiadać niezależne środki łączności. Przynajmniej na tą odległość, na niedużą odległość kilkunastu kilometrów na pewno jest to możliwe. No i czwartą rzeczą ważną, do której zresztą sam Jezus zachęcił uczniów w Ewangelii Łukasza, znajdujemy ten fragment, Jezus mówi tam w momencie swojego pojmania, że teraz przyszedł czas taki, że należy mieć broń. Nawet jeżeli ktoś nie ma, sprzedaj suknię i kup miecz, Jezus mówi, bo przychodzą czasy, w których może być niebezpiecznie. Potwierdzają nam to wydarzenia, które miały miejsce, gdzie były prowadzone działania wojenne, na przykład na Bałkanach. Zaistniały takie miejsca, gdzie ludzie zostali zamknięci w kotle działań wojennych, nie mogli się wydostać na zewnątrz. Bardzo szybko pieniądze, które posiadali, straciły wartość
i pojawiły się bandy, które napadały i rabowały. I wtedy liczyła się właśnie solidarność międzyludzka, liczyły się zwarte rodziny, które stanowiły, mogły dać odpór ewentualnym napastnikom. No i również wsparcie sąsiadów. No i handel wymienny bardzo szybko zafunkcjonował. Liczy się to, co potrafisz i to co masz, żeby wymienić na to, na coś, co potrzebujesz. Więc to takie proste bardzo rzeczy. Czytałem takie reportaże z tamtych czasów. No, na przykład ten bohater, którego historię czytałem, on przeżył, ich rodzina przeżyła dlatego, że stanowili większą rodzinę, byli uzbrojeni, mieli broń i po drugie on na przykład żył z tego, że miał gaz w butlach i miał aparat do napełniania zapalniczek, ponieważ bardzo szybko skończyły się zapałki, zapalniczki, wszystko i tymi zapalniczkami właśnie mógł handlować, to znaczy gazem, który napełniał ludziom, tak. A więc tutaj broń szeroko rozumiana, każdy rodzaj broni, którym można się obronić, jest dobry. Moja rodzina na przykład tuż po II wojnie światowej została napadnięta przez jakichś napastników w celach rabunkowych. Kobiety były same w domu, mężczyźni byli w pracy akurat. Było to, mieli wcześniej widocznie rozeznanie, że mężczyźni na noc pracują. I wystarczyła siekiera za drzwiami. Ona była wystarczająca. Okazało się, że jeden z mężczyzn był w domu, czego nie przewidzieli ci napastnicy i zostali przestraszeni. Tak. Wszystko skończyło się pozytywnie. Dzięki aktywnej takiej postawie niepoddawania się i niepopadania w panikę, w strach. Tu chciałam jeszcze powiedzieć, żebyś jeszcze powiedział o tym, o czym rozmawialiśmy przed programem, o tym stylu życia naszych dziadków. Mówiłeś o domu, żebyśmy raczej żyli w skromnych domach, ale żeby były wyposażone na przykład w piwnice, gdzie możemy przechowywać pewne rzeczy, żywność, tak? Tak, to sami to przetestowaliśmy, bo 10 lat temu zamieszkaliśmy na wsi, domu, który remontowaliśmy i który ma nie za dużą, ale ma piwniczkę, gdzie można doskonałe miejsce na warzywa do pewnego czasu, a przede wszystkim na przetwory. Mhm. Więc to jest bardzo cenna rzecz. Mhm. Dom na wsi, jeżeli już mówimy o domu na wsi, no nie wszyscy, to jest drugorzędna rzecz, nie wszyscy, w mieście również można przetrwać. Jest to możliwe, są możliwe do pozyskania działki, zresztą w tej chwili cieszą się one powodzeniem. Natomiast na wsi ważne jest nie tyle sama przestrzeń mieszkalna, ona może być nieduża stosunkowo, bardzo prosta, prozaiczna. Ważna jest właśnie piwniczka do przechowywania warzyw czy przetworów. Ważne jest pomieszczenie gospodarcze. Mhm. To są pomieszczenia, które sprawiają, że mieszkanie na wsi staje się funkcjonalne, praktyczne, funkcjonalne. Czyli tam w takim pomieszczeniu gospodarczym, w domu narzędzia. O czymś takie na co dzień nie mówię, ale narzędzia pewne są niezbędne, tak? Tak, dokładnie. Mówiliśmy też o umiejętnościach, tak? Żeby wrócić do zdobywania pewnych umiejętności. My jeszcze robimy w domu przetwory, ale z tego co słyszę, wiele młodych ludzi, młodych małżeństw tego w ogóle nie robi, zapomniało, nawet nie wie, jak zrobić proste ogórki kiszone, tak? Tak. No to są rzeczy, warto które pozwalają wrócić do tej umiejętności naszych dziadków, samemu próbować zacząć produkować żywność, choćby na małą skalę. Konserwować, produkować. Tak. Drugim takim alternatywnym rozwiązaniem jest, jeżeli ktoś sam nie może tego robić, no próby pozyskiwania żywności bezpośrednio od rolników. Warzyw, owoców, mięsa. Najlepiej od rolników. My to robimy od pewnego czasu już systematycznie.
nie kupujemy i nie polecamy kupowania na przykład mięsa w hipermarketach, które w większości przypadków nie jest polskie. Tak. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć? Dużo można by tak naprawdę mówić. Tak, no to temat rzeka. Nie. Polecamy tutaj te portale wszystkie survivalowe, tak. Prepersów, ludzi, którzy mają duże doświadczenie w tej dziedzinie. Trudno tutaj wchodzić za daleko w szczegóły. Mhm. Chciałem tylko na koniec przeczytać jeszcze fragment z Biblii do Hebrajczyków, list, 13 rozdział. Hebrajczyków, 13 rozdział, od wiersza 5 do 7. Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan moim wsparciem, nie boję się. Co może uczynić mi człowiek? No i tyle właśnie. Także to jest taka zachęta. Jeszcze raz powrót do tego punktu pierwszego. Podstawą jest zawierzenie Bogu i pozwolić, żeby On nas prowadził i On nas przeprowadzi również przez czasy trudne, które w tej chwili po części zaistniały i które mogą jeszcze przyjść. Tak. Tematu oczywiście nie wyczerpaliśmy, bo można by dużo mówić. Zaledwie poruszyliśmy kilka jego elementów. Zachęcamy Państwa do własnych rozważań na ten temat, do podjęcia jakichś konkretnych kroków, działań. I żegnamy się z Państwem i zapraszamy na kolejne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.